Dzień dobry Państwu. Andrzej Łukasik, Katedra Ontologii i Epistemologii Instytutu Filozofii. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie. Z okazji Światowego Dnia Filozofii jestem nagrywany, jak gwiazda się czuję, więc mam nadzieję, że się nie zestraszuję. Szanowni Państwo, chciałem parę słów powiedzieć na temat metafor w nauce precyzyjnej fizyce, bo zajmuję się filozofią fizyki z podtytułem A stanowisko klasycznego realizmu naukowego. Czasu nie jest wiele, ja przywykłem do 1,5 godziny wykładów, także wybrane zagadnienia poruszę. Jeszcze jedna uwaga, gdyby ktoś chciał coś powiedzieć, zadać pytanie, proszę mi śmiało przerywać, jeszcze w takim wieku jestem, że nie zapominam, co mam powiedzieć, a jakbym zapomniał, to mam na stałe. Okay? Dziękuję bardzo. Oczywiście rozpocznę od pojęcia metafory. Za Lakoffem i Johnsonem określę je tak, istotą metafory jest rozumienie i doświadczenie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innych rzeczy. Może nie jest to szczególnie precyzyjna definicja, ale wystarczy jeden przykład podać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Na przykład mówimy, czas to pieniądz. Czas oczywiście nie jest pieniądzem, tak? Ale czas jest jednostką czy pojęciem bardziej abstrakcyjnym niż pieniądz. Pieniądze można mieć, mam nadzieję, że Państwo w kieszeni, można zaoszczędzić, można trwonić pieniądze, a więc podobnie można, mówimy, zaoszczędzić czas, trwonić czas, mam nadzieję, że nie trwonicie Państwo, będąc tutaj na tym wykładzie. Więc taki schemacik X to Y, prawda? Mamy X, nazywamy tak jak zbiory ilustrujemy w szkole funkcje x to y, x nazywamy domeną docelową, natomiast y docelową domeną źródłową. Ja skoncentruję się na fizyce mikroświata i tam jeszcze raz mówimy, czas to pieniądz, prawda? Czas to pieniądz. Czas jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym. Jakby rzutujemy go, projektujemy w dziedzinę bardziej konkretną. Pieniądz, tak. A więc tą domeną docelową na gruncie moich rozważań będzie mikroświat, to co najbardziej fundamentalne w świecie fizyki, które charakteryzuje to, że jest niedostępny i nigdy nie będzie dostępny naszemu bezpośredniemu doświadczeniu zmysłowego. Nasze zmysły są bardzo grube i nigdy nie zobaczymy elektronu. No foton możemy zobaczyć, tak? Ale nie zobaczymy kwarka i tak dalej, i tak dalej. Są to, pozostaną te obiekty, którymi zajmuje się fizyka fundamentalna, absolutnie poza progiem naszej percepcji zmysłowej. No więc fizycy często, nie tylko w pracach popularnych, ale i filozoficznych, a nawet w dyskusjach między sobą, używają metafor, co postaram się zilustrować, projektując ten niedostępny, czy pojęcie niedostępnego bezpośredniego poznania zmysłowego mikroświata, świata atomów i cząstek elementarnych, na świat makroskopowy. No, świat makroskopowy to ludzie, krzesła, stoły, to co jest przedmiotem naszego bezpośredniego doświadczenia, jak sądzimy, istnieje zupełnie realnie, jeśli pominiemy wielebnego Berkeleya. Właściwie można zapytać, oczywiście nie będzie tutaj to w żadnej mierze systematyczna analiza wszystkich użyć metafor w fizyce. Wybrałem niektóre, postanowiłem sobie zadać pytanie, w jakim celu w ogóle fizycy używają metafor? Mają przecież formalizm matematyczny, mają eksperymenty, no to po co im metafory? W różnych celach, na przykład poglądowe przedstawienie rzeczywistości niedostępnej zmysłu. No, fizycy pracują w ramach swojej dziedziny dobrze określonych paradygmatów, mają paradygmatowe czasopisma filozoficzne. Niemniej jednak no, ta trzecia kultura, popularyzacja wiedzy nie tylko studentom, ale kolegom po fachu, też odgrywa bardzo duże rolę. Żaden biolog nie jest w stanie przeczytać artykułu z fizyki. No i pewnie vice versa. Pełnią one ważną funkcję, po drugie heurystyczną.
i mogą być podstawą czegoś, co nazywamy metaforycznymi modelami teoretycznymi, podam przykłady. A najciekawsze i najtrudniejsze, nie tylko z perspektywy obrony jakiegoś stanowiska filozoficznego, na przykład realizmu naukowego, to jest wówczas, gdy z konieczności muszą stosować metafory. Bo mechanika kwantowa, no babcia już ma ponad prawie 100 lat, zmieniła w radykalny sposób nasz obraz świata, jeśli chodzi o mikroświat. I co ważniejsze, wykazała w wielu aspektach całkowitą nieadekwatność naszych pojęć ukształtowanych na podstawie makroskopowego doświadczenia, ich nieadekwatność do mikroświata. Na przykład, o tym jeszcze będzie mowa, stwierdzenie elektron jest cząstką, elektron jest falą, literalnie rzecz biorąc są nie do utrzymania, powiedzmy, i to są jedynie metafory. A czym są te obiekty, to nikt nie wie. Co odróżnia jeszcze raz fizykę klasyczną od fizyki kwantowej opisującej mikroświat, choć nie tylko, profesorów filozofii także, no to, że w ramach klasycznego obrazu świata, znanej, mam nadzieję, ze szkoły newtonowskiej fizyki, mamy do czynienia z takimi pojęciami jak masa, położenie, prędkość, siła. Każdy wie, co to znaczy mieć masę, na przykład jak troszkę przytyje, prawda? Jak się uderzymy w paluszek, no to wiemy, co to znaczy siła. I klasyczny obraz świata był obrazem, wiemy, że uproszczonym, ale dość poglądowym, w którym występowały kategorie zaczerpnięte z codziennego doświadczenia. Bardzo łatwo na gruncie fizyki klasycznej bronić stanowiska realizmu naukowego. Właściwie poważniejsze kontrowersje interpretacyjne to dotyczyły jedynie ontologicznego statusu czasu i przestrzeni. Mam na myśli polemikę Leibniz, Clerk i późniejsze. No, czy może kategorii siły newtonowskiej działającej in distance. Natomiast mechanika kwantowa, przepraszam, zaraz troszkę żargonu będzie, prowadziła tak zdumiewające z perspektywy zdroworozsądkowej pojęcia do opisu naszej rzeczywistości fizycznej, jak dualizm korpuskularno-falowy, zwany czasami kwantową schizofrenią, nieoznaczoność, superpozycję stanów, komplementarność, splątanie, Nagroda Nobla w tym roku z fizyki, czy wreszcie nielokalność. I matematyczną bazą fizyki kwantowej jest formalizm matematyczny, który może nie jest trudniejszy jakościowo od fizyki klasycznej, ale wysoce abstrakcyjny i niepoglądowy. No i czasami powiadamy, że mechanika kwantowa generuje całkowicie kontrintuicyjny obraz świata, bo jak mówimy, że jedna niepodzielna cząstka jest w dwóch albo nieskończenie w wielu miejscach równocześnie, że kwant może być żywy i martwy, i tak dalej, i tak dalej, no to coś nam tutaj nie gra ze zdrowym rozsądkiem, ale niestety jest taki jest kwantowy świat. Wielu uczonych, w tym znany kasiarz, żartowniś, a przy okazji fizyk, no i mistrz gry na bongosach, Richard Feynman, napisał tak, że prawa nauki mają jedną dziwną cechę. Im wzrasta ich ogólność, tym stają się odleglejsze od zdroworozsądkowych przekonań i intuicyjnie mniej zrozumiałe. Musimy maksymalnie wytężać wyobraźnię, nie po to, odwrotnie niż w literaturze, by wyobrazić sobie rzeczy, których naprawdę nie ma, ale by zrozumieć rzeczy, to co naprawdę istnieje. Sir Arthur Stanley Eddington, dowódca jednej z wypraw mających na celu potwierdzenie słuszności przewidywań ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, 1919 rok, chodziło o ugięcie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym, w chwili ze swoich książek napisał: w wielu wypadkach stało się jasne, że rzeczy nie są tym, czym się wydają. Wedle opowieści, czyli zdroworozsądkowego obrazu świata,
Mam teraz przed sobą materialny stół. Z fizyki nauczyłem się, że stół bynajmniej nie składa się z ciągłej materii. Jak to przypuszcza opowieść, stanowi on raczej zbiorowisko bardzo drobnych nabojów elektrycznych, biegających to tu, to tam, z szybkością nie do pojęcia. Mój stół, cząstki zdarzają się miliardy razy na sekundę, w gazie na przykład. Mój stół, zamiast być stałą materią, przypomina raczej ruch komarów. Wiemy, że to nie jest res extensa rzeczy materialnej, to nie są res extensa rzeczami rozciągłymi w rozumieniu Kartezjusza. Właściwie możemy osłonicować, że 99,99% budulca wszelkich rzeczy to jest pusta przestrzeń. Złożeni jesteśmy głównie z pustej przestrzeni. Notabene pusta przestrzeń wcale nie jest pusta, to też metafora, bo kwantowa próżnia to jest rojewisko, bogaty dynamiczny ośrodek cząstek wirtualnych. Tu musimy użyć metafor. Używamy metafor, bo obiekty, którymi zajmuje się fizyka kwantowa, są bardzo odległe od naszej zmysłowej percepcji. I jak odległe? No mówię na przykład, to jest William Thomson, Lord Kelvin, który pisał o rozmiarach atomów. Mówię, szanowni państwo, że rozmiary atomów są rzędu 10 do minus 10 metra. Aha, więc co? Nie wiąże się to u nas z żadnymi konkretnymi skojarzeniami. Notabene, termin rozmiar atomu to też jest już metafora, bo nie mam takiej miarki, żeby zmierzyć atom. One nie mają ostrych granic, a więc w ciele stałym jest to średnia odległość między atomami sieci krystalicznej, podobnie w cieczy, choć nie ma sieci krystalicznej w gazie już nie, więc w pewnym sensie sam termin rozmiar atomu już ma charakter metaforyczny. Świetny przykład podany przez Thomsona. Załóżmy, że potrafilibyśmy jakoś oznakować cząsteczki zawarte w szklance wody. Gdybyśmy następnie wylali jej zawartość do oceanu jakiegokolwiek, poczekali, aż dojdzie do pełnego wymieszania z wodą w oceanie i zaczerpnęli z tego znów szklankę wody, gdziekolwiek, to powinno się znaleźć około 100 oznakowanych atomów. Może być 95, może być 104, 105, bardzo mało prawdopodobne, żeby było 80 lub 110. W ciele każdego z nas prawie na pewno jest atom, który znajdował się kiedyś w Marilyn Monroe. Można policzyć. Więc tego typu metafory pozwalają nam sobie jakoś uzmysłowić to, że atomy, cząstki elementarne są małe, a właściwie to my jesteśmy olbrzymi. A profesor Hetmański tu jest najwyższy, prawda? Ja może troszkę mniej. Jesteśmy istotami makroskopowymi, złożonymi z olbrzymiej ilości atomów. I to raczej tak rzecz powinniśmy ujmować, a nie, że atomy są małe. Metaforyczne modele teoretyczne, to przykład. JJ, czyli Joseph John Thomson, który, upraszczam historię nauki znacznie, odkrył w 1897 roku elektron, pierwszą cząstkę materii drobną niż atom. No, zaczął się zastanawiać, okej, mamy do czynienia, i to przełomowe odkrycie było, z taką sytuacją, że wiemy, że istnieją cząstki materii drobniejsze niż atomy o jednym ładunku elementarnym. No i jak atomy jako takie są obojętne elektrycznie, no to w jaki sposób dodatnia i materia i ujemne elektrony są rozmieszczone wewnątrz atomów. I zaproponował bardzo ciekawą metaforę, plan pudding model, prawda? No, u nas nazywa się to model ciasta z rodzynkami. Wyobraził sobie Thomson, że to tak jak w ciasteczku tkwią ujemnie ponaładowane
No, rodzynki, tak, w kropli materii jądrowej o rozmiarach około 10 do minus właśnie 10 metra, już dobrze oszacowania były wówczas znane, tkwią ujemnie naładowane elektrony. Metafora oczywista i raczej czysta spekulacja. Później Ernest Rutherford przeprowadzał sławne eksperymenty rozproszeniowe, które miały na celu ustalenie rzeczywistego rozkładu ładunku elektrycznych w atomach. Tak? Wiemy, że istnieją ujemnie naładowane elektrony, a gdzie jest reszta? I schemat eksperymentu jest taki, ze źródła polon akurat miał na cześć Marii Skłodowskiej, kiedy pewnie, bombardował cząstkami elementarnymi bardzo, bardzo cieniutką, ale złożoną z około 700 warstw atomowych foliem złota. No i dzięki analizie kątów rozproszenia, ile się odbiło, pod jakim kątem można było obliczyć, tak, jaki jest rozkład dodatnich i ujemnych ładunków. No i co? Było to jedno z najbardziej niesłychanych doświadczeń. Mianowicie okazało się, że znakomita większość cząstek alfa przelatywała przez tą cienką folię zupełnie bez żadnego odchylenia. Tak jakby 700 powiedziałem, jakby 400 warstw atomów było zupełnie pustą przestrzenią. No wyobraźcie sobie, że jest demonstracja studencka na przykład i stoi 400 warstw uzbrojonych żołnierzy, a wy biegniecie i swobodnie nie doznajecie żadnego odchylenia. Czyli przenikały przez folię złotą, tak jakby to zupełnie pusta przestrzeń była. To burzy nasze intuicje, że materia jest nieprzenikliwa dla materii. Jest. Co więcej, jeszcze ciekawsze, niektóre, bardzo rzadko, jedna na 8000 mniej więcej, z cząstek alfa odbijały się od tego i trafiając. Kąt rozproszenia był większy niż 180 stopni. I tutaj przy pięknej metafory Rutherford użył, było to tak najbardziej niewiarygodna rzecz, mówię o tych odbitych cząstkach, która wydarzyła mi się w życiu, było to tak samo niewiarygodne, jakby 15-calowy pocisk, który wystrzeliliście w kierunku kawałka bibułki, wrócił i trafił was w twarz. Liczby są tutaj bardzo precyzyjnie dobrane. No i na podstawie tych rezultatów, doświadczeń, wydedukował Rutherford, że atom tak wyglądać, tu cudzysłów stawiam, nie może, jak to sugerował Thomson. No i zaproponował tak zwany planetarny model atomu, zgodnie z którym cały ładunek elektryczny dodatni i prawie cała masa, bo elektron jest prawie 2000 razy lżejszy od protonu, skupione są w mikroskopijnym jądrze atomowym, a wokół niego, podobnie jak planety po orbitach, poruszają się ujemnie naładowane elektrony. Oczywista analogia, prawda, tu zachodzi naszych wyobrażeń na temat atomu do ruchu planet w systemie słonecznym. Zresztą uzasadniona to jest też tym, wzorów nie będę wypisywał, że formalnie postać siły grawitacji i siły kulombowskiej przyciągania elektronów z jądrami są dokładnie takie same, różnią się tylko współczynnikami. I do tej pory większość osób tak sobie wyobraża atom. Jest to kompletnie błędne wyobrażenie, jeśli traktujemy je radykalnie, z powodów, o których będę mówić za chwilkę. Natomiast
Ten metaforyczny model teoretyczny jest bardzo pomocny w redakcji, co na przykład chemii pozwala większość reakcji chemicznych wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. Doskonale wiecie Państwo, że uznawane jest to za symbol XX wieku, wieku atomu. Ale jest to jedynie metafora. Nie zbor. Jeden z twórców mechaniki kwantowej zmodyfikował ten atom, bo no tutaj problem polega na tym, że po pierwsze, gdyby elektron krążył po takiej orbicie kołowej, to porusza się ruchem przyspieszonym, emituje energię i w sposób ciągły i powinien w czasie 10 do minus 8 sekundy spaść na jądro atomowe. Materia nie mogłaby być stabilna. No i to wymagało modyfikacji. Takiej modyfikacji dokonał Niels Bohr w 1913 roku, podając model jądra, model atomu wodoru. On jest istotnie oparty na takich, na założeniach Rutherforda planetarne, uzupełnione jednak sprzecznymi z nimi warunkami kwantowymi Bohra. By wyjaśnić, mówiąc ogólnie, rezultaty eksperymentu, jak będzie jakieś pytanie, to bardzo chętnie szczegóły tutaj podam. Zmuszony był założyć Bohr, że elektrony krążą wokół jądra tylko po dyskretnych, nieciągłych, skwantowanych orbitach. I wtedy nie promieniują energii. A dlaczego nie promieniują, skoro powinny? Bo tak. Bo Bohr tak zarządził, prawda? Było to czysto arbitralne, ale zgadzało się z eksperymentem. I tutaj pewne warunki muszą być spełnione, zwane postulatami Bohra. Zobaczcie, co się ciekawego dzieje. Może krążyć elektron po orbicie numer 3 i wtedy nie promieniuje światła. Może przeskoczyć na orbitę numer 2, bliższą, promieniując światło. Fal promieniowania elektromagnetycznego, ale nie może się znaleźć pomiędzy. Tak, ktoś jest fanem Star Trek, to jeśli film science fiction, to może tutaj wyobrażać sobie, że teleportuje się. Mamy odejście tu od intuicji ciągłości ruchu. Model Bohra odniósł bardzo wiele sukcesów. To nazywane czasami metaforą konstruującą teorię, był ważnym elementem tak zwanej starszej teorii kwantów, której rozwinęła się następnie mechanika kwantowa. Pozwalał wyjaśnić stabilność atomów, dyskretne, nieciągłe linie widmowe pierwiastków, budowę układu okresowego pierwiastków. No i wreszcie bardzo wiele reakcji chemicznych. Do tej pory fizycy posługują się takim modelem, ale jest to jedynie model, właśnie metaforyczny model teoretyczny. Jeśli chodzi o mechanikę kwantową, to w ogóle nie występuje w niej pojęcie orbity elektronu. I nie może występować zgodnie z jednym z fundamentalnych twierdzeń mechaniki kwantowej zasady. Mówimy o zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, zgodnie z którą nie można jednocześnie w najłagodniejszej formie typowym wyznaczyć położenia i pędu cząstce dla cząstki elementarnej, to znaczy takiej jak elektron, to znaczy, że nie przysługują jej klasycznie rozumiane trajektory. Jak się poruszają elektrony w atomie, nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć. Bo te obrazki tutaj pokazują nam orbitale, czyli obszary, w których w określonych stanach energetycznych najbardziej prawdopodobne jest znalezienie elektronów w rezultacie pokoju. Mechanika kwantowa jest teorią indeterministyczną, probabilistyczną. To znaczy, że pozwala na obliczanie jedynie prawdopodobnego zachowania się układu, prawdopodobnego położenia pędu i tak dalej. Więc nie przypisujemy elektronom takich
zgodnie z pojęciami mechaniki kwantowej właśnie takich czy takich orbit, możemy określić jedynie prawdopodobieństwo. No i to znów kwestia naszej wyobraźni, która zawodzi, bo zanim zmierzymy położenie elektronu, co można sobie wyobrażać, ale nigdy tego nie stwierdzimy, że elektron jest jakoś rozsmarowany, chmurkę tworzy, tak? Tu znowu metafora. Albo, że jedna niebodzielna cząstka jest w wielu miejscach i to na wiele rozróżnialnych za pomocą formalizmu matematycznego sposobów obecnych. Jak ktoś ma schizofrenię, prawda, no to możemy mówić w świecie ludzkim o czymś takim, ale i tak zachowuje się mikroświat. Jeszcze na sekundkę wrócę do tego modelu Bohra czy Rutherforda. Atomy są małe. Tak, 10 do minus 10 metra. A z obliczeń Rutherforda wynika, że rozmiary jądra atomowego są 10 do minus 15 metra. To zależy od pierwiastka oczywiście. Ta najmniejsze, cięższe są większe. Ja wyobraźmy sobie, że parę milionów razy powiększam atom. Także jądro atomowe, mówię o modelu Rutherforda i Bohra, byłoby dokładnie tej wielkości, co narysowałem. Pewnie nie widać, ale ja tu kropkę ustawię. Około milimetra. Gdzie pierwsza orbita elektronu? Jest ktoś by zgadł? Jakiej odległości? Na wydziale fizyki? Dalej. Tak. Ponad 100 metrów. Tak? Więc wszyscy jesteśmy, że tak powiem, próżniakami, bo zbudowani jesteśmy niemal wyłącznie z próżni. Atomy również. To nie są twarde, nieprzenikliwe kawałki materii, jak to charakteryzowano w starożytnej filozofii przyrody, jak charakteryzował Newton na podstawie kontaktu z tym z codziennym doświadczeniem. Murray Gell-Mann, facet, który wymyślił albo odkrył, to już w zależności, zależy od naszego stanowiska filozofii, no nie fakt. No, w latach 30. obraz się, 100 lat temu, prawda, XX wieku, obraz Martelli był dosyć prosty, jak mam wrażenie. Mamy elektrony, mamy protony, neutrony, foton. No to parę cząstek materii i z tego wszystko jest w świecie zbudowane. Kiedy w latach 50. fizycy zbudowali akceleratory cząstek elementarnych. Dzisiaj takim najpotężniejszym to jest Large Hadron Collider, wielki zderzacz hadranów pod Genewą. 27 km obwodu, 150 metrów pod powierzchnią Ziemi. No ale gdy fizycy zbudowali akceleratory cząstek elementarnych, odkryli coraz więcej cząstek. Więcej i więcej, kilkadziesiąt, setki później, no i powstało coś, co nazwali cząsteczkowym zoo. No wiele różnych cząstek elementarnych, ich imię nie będę tutaj wymieniał, wszystkich. I no brzydko się zrobiło, prawda? No taki nieładny obraz świata, bardzo nieestetyczny. Okazało się jednak, że te cząstki elementarne grupują się w określone rodziny. Jeśli tutaj pewne, weźmiemy sobie układ współrzędnych, na którym pewne wielkości fizyczne umieścimy, ok, to się nazywa trzecia składowa izospinu, a to dziwność, no to okazuje się, że cząstki, tu neutron, proton, jeszcze jakieś inne, grupują się w takie rodziny, zwane multipletami izospinowymi. To tak nazwali. I sytuacja była nieco podobna do tej, gdy chemicy odkryli regularności Mendelejew, prawda, w układzie okresowym pierwiastków. Ale jeśli to są pierwiastki, elementy, no to dlaczego pojawiają się wśród nich regularności? Teoria Bohra pozwoliła zrozumieć, że
te regularności wynikają z wewnętrznej atomowej budowy tych gazów. Gell-Mann przyjął, że te wszystkie, najpierw traktował to jako hipotezę matematyczną, a zabawnie byłoby sobie pomyśleć, że proton i neutron składają się z takich trzech obiektów zwanych kwarkami. Trzy strony ta praca Gell-Manna ma. I traktował najpierw tę hipotezę matematyczną. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że proton, neutron nie są elementarnymi składnikami materii, tylko zbudowane są z bardziej elementarnych składników zwanych kwarkami, to można odtworzyć wszystkie te diagramy. I to mamy dekuplet na pewnych cząstek, nieważne. Znali wtedy fizycy tę cząstkę, delta, tę, a tej omega minus nie znali. I tak byli, no brakowało czegoś, prawda, w takim pięknym, symetrycznym diagramie, zapostulowali, że on musi istnieć. To będzie brzydko, to nie będzie symetrii. I rzeczywiście dwa lata później odkryto hiperon omega. Słowem, wszystkie regularności występujące w świecie cząstek elementarnych daje się odtworzyć, przyjmując, że złożone są z bardziej elementarnych składników zwanych kwarkami. Górny, dolny, wrócę zaraz do tego, nazywają się, różnią się od siebie zapachami. Znowu fizycy lubią takie dziwne wprowadzać, prawda, nazwy. Oczywiście kwarki nie pachną w żadnym sensie, a zapachy ich to górny, dolny, powabny, dziwny, szczytowy i denny. Ładnie pachną. I każda z cząstek, takich jak proton, neutron, zbudowana jest z trzech kwarków. Na przykład proton z dwóch górnych, jednego dolnego. Nazwy oczywiście metaforyczne. Z pewnych względów chodzi tutaj o zakaz Pawliego, o to, że zarówno kwarki, jak i neutrony i protony są cząstkami o spinie połówkowym, czyli fermionami. Z tych względów muszą się one od siebie czymś różnić. Kwarki pewną wielkością fizyczną. No i nazwali je fizycy kolorem. Tak. Czerwony, zielony, niebieski. Oczywiście znów nazwy są metaforyczne, bo nikt nie widział, nie zobaczył kwarka, bo są uwięzione do pączka drogów, ale mają one przełożenie na tonie barw postrzegano przez ludzi. Czerwone, zielone światło i niebieskie zmieszane ze sobą, to jest białe. I fizycy mówią, że istnieją tylko białe hadrony, czyli cząstki takie jak proton i neutron, bo kolor jest uwięziony. To jest hipoteza uwięzionego koloru i znowu, żeby znów pokazać to w jakiś obrazowy, a zatem i metaforyczny sposób. Często stosują mechaniczne modele, na przykład nie napiętej sprężyny. Jeśli to jest proton zbudowany z trzech kwarków, to możemy wyobrazić sobie, że one poruszają się wewnątrz protonu niemal jak cząstki swobodne. To znaczy, że połączone są nienapiętą sprężyną. Natomiast jeśli chcemy wyswobodzić któryś, prawda, z nich, czyli rozbić cząstkę elementarną, taką jak proton czy neutron, to siły sprężystości gwałtownie rosną, aż do nieskończoności. No i zgodnie z fizyką współczesną obowiązuje hipoteza uwięzienia kwarków, czyli kwarki, czynuje się, istnieją jako realności fizyczne, ale nigdy, przynajmniej w naszym stadium wszechświata, nie będą obserwowane jako obiekty swobodne. To ma związek ze specyfiką sił kolorowych
teorią opisującą to jest chromodynamika kwantowa między kwarkami. Mianowicie, że gdy kwarki są bardzo blisko siebie, to te siły są bardzo małe. A gdy oddalamy, próbujemy oderwać jeden kwark, one gwałtownie rosną. Zupełnie inaczej niż grawitacja. Znaczy, im dalej od źródła grawitacji, tym siła jest grawitacji mniejsza. No ja mogłem całymi dniami na ten temat opowiadać, prawda? I oczywiście tylko część chciałem Państwu tutaj pokazać, zachęcić do studiowania tego. No, tutaj symbolicznie mamy przedstawione cząstki, te najbardziej elementarne, jak to fizycy mówią, cząstki fundamentalne, czyli z których to składa się tę starą współczesnej wiedzy, która jest oczywiście hipotetyczna, falsyfikowalna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała materia. A więc są to jeszcze raz cząstki zwane leptonami, czyli lekkie cząstki, takie jak elektron, mion i taon. To są jakby tacy kuzyni elektronów, trochę cięższy i nietrwali. Nikt nie ma pojęcia, dlaczego istnieją trzy rodziny cząstek elementarnych. Jak odkryto mion, to któryś z fizyków powiedział, a kto to zamawia? Towarzyszący im neutrina, bardzo ulotne cząstki materii, bardzo trudne do detekcji. Przez ciało każdego z nas podczas tego wykładu przeleciały miliardy neutrin, miliardy. One lecą przez Ziemię, jak to by była zupełnie pusta przestrzeń. Bardzo trudna jest detekcja neutrin. No i cząstki takie jak protony, neutrony nie są par excellence elementarne, ale złożone są z kwarków, nie mylić ze skwarkami. Górny, dolny, powabny, dziwny. Top i bottom nie mają jednoznacznej, albo true i beauty czasami. I tutaj, ponieważ czas jest względny, ale muszę się zatrzymać, wrócę do tego Feynmana z początku wykładu. Problem polega na tym, że no wiemy, jak to jest być masywnym. Mamy jakieś intuicje. Z siłą też, z pojęciem siły też wiążemy jakieś intuicje. Z pojęciami fizyki klasycznej tak. A jak to być powabnym? No dobrze, to może panie też wiedzą, ale dziwnym, albo jak to posiadać izospin, albo hiperładunek. No to nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Dla fizyków to są takie same izospin, hiperładunek, takie same właściwie liczby kwantowe czy własności jak masa bądź ładunek elektryczny. Z tymi pierwszymi jesteśmy tutaj zaznajomieni, no ale z tymi bardziej abstrakcyjnymi już nie. No i stąd chyba no nieuchronnie skazani jesteśmy przynajmniej w odniesieniu do obiektów mikroświata na pewne metafory. Ja bym miał na tyle, może proszę Państwa, bo to na półtorej godziny dokładnie jest przewidziane, jeśli są pytania, uwagi bardzo proszę.